Jestem katolikiem, ale zwracam się z pytaniem do narodu polskiego, do narodu żydowskiego, do władz miasta Krakowa, do harcerzy, do wszystkich ludzi dobrej woli. Czemu ten cmentarz jest taki zaniedbany? To co z tego, że to jest cmentarz żydowski? To leżą nasi bliźni. Tam z tyłu stoi galeria krakowska. Na to pieniądze się znalazły. Nie krakowska, tylko Kazimierz. Że trzeba było zobowiązać inwestora do uporządkowania cmentarza. Jakoś dziwnie w naszej kulturze wygląda tak cmentarz. Tak. Wracamy do rzeczywistości.